Cześć, witajcie, z tej strony Dientrok, jest ze mną dzisiaj Skun. Siemka. I Tomek w traktorze. Cześć, siemanko. Tomek orze jak na motorze. Właśnie tutaj mamy serwis, który przyjechał do nas. Oto tym tutaj crafterem. I jedziemy pokaż dzisiaj orać. Dokładnie, a nie. No co? No, przyjechał serwisant. Przyjął nowiutki sprzęt wypożyczony. Jest. I w końcu pierwszy odcinek na dedyku. Nie ma już 10 tysięcy punktów. Pingu, znaczy się. Punktów. Karny. O Jezus, o Jezus! Co ty robisz, szaleje? Dawaj, ja ci powiem, gdzie masz skręcić. Tu chyba będzie teraz jak w lewo. Gaz. Jak ja wolno jadę? Lewo. Ej, za daleko. Tu w lewo. No jedź. Tutaj będzie Skun kultywował, my będziemy orali. No, tylko nie rzepa. Które oto drzewo daje cień, to sobie pod nim stawę. Komu tu telefon? Na Tomka chyba. To za chwilę wracamy. Okej, jesteśmy po małej przerwie. Tomek musiał tutaj na małe ZW, bo miał bardzo pilny telefon. Te Rosji. No, od Putina normalnie. Tomek, ty orzesz o to pole, to co ja na nie wjeżdżam. No nie chcę, tam wybierze, który chce. I będziemy tutaj właśnie orali sobie. Tomek, jak dzisiaj? Żadnego kawału nie masz do powiedzenia? Powiedz mi, że na pewno coś mi najdzie. 100%. No już się zabrudził ten Ursus. Tutaj trochę. Daję, czadu. A ciekawe, czy ten będzie pług się brudził. Jak tu będę trochę... Muszę poram więcej? Panie, co tu pan biega mnie po polu? Ups, nie. To czekaj, ja pojadę zatankować, bo zbraknie jeszcze. No to jest zatankować przez ten 36 czas. A mówiłem o kawał o wężu? O czym? O wężu. Nie, chyba. Ja sobie nie przypominam w każdym razie. No, nie przypominam też. Przychodzi wąż, nie? No, a wąż przyszedł. Nie ma nóg. Co dobre, za kawały, no. Dobre. Patrzcie, ja wam pokażę, tu jest tajną stację CPN koło przystanku i tylko podjeżdżamy. O, oszczędzaj. Nie było praw, powiedz PCN. Oszczędzaj każdą kroplę paliwa. Ale fajnie, znak wykonany. Coś długo tankuje. A kółko się kręci w pługach. Koło buczu kręci. Dobra, się, jadę. Kręci się. Koła autobusu kręcą się, a autobus ginie. Szkoda, że ten traktor nie ma modu orki. Czy nie, nie, czekaj, czy on ma jednak. Bo nie wiem, czy tak się zapada trochę, czy nie. Tutaj troszeczkę, troszeczkę nawet ominąłem. Nawet nie wiem, niby nie pisało, że ma mod orki, nie? Jakie tu zrobiłem, patrz, jakiego miłuchę zrobiłem. Została. Słoma. Tutaj widać już Skun kultywuje. Od warządki jadę. No, fajna zmiana tego, teksturka tego kultywowania. Jakby taka mokra gleba była. Mokro ci? Mówię, że mokra gleba. Tak to wygląda po kultywacji. Mokro ci. Tylko nie wiedź na mnie. Dawaj, się ominiemy. Nie, proszę księdza, proszę przeniżej. Ojejku, ale ciężko się tutaj, kurde, na tym zakręcie. Mogę się pniążek wziąć, to by było może lepiej trochę. Ale mam... Nie, jak tak, basen zawaliło. Ma on jednak modorki, lekko przechyla go, jak wjedziesz. No to może ciebie przechyla, wiesz? No twój nie ma modu orki, na pewno. Może ci się fotel przechyla i mówisz, a tu nie mnie przechyla, kurde, bo motorki, nie? A co tutaj? Skun zostawiłeś obok? Trochę tego? Koło tutaj właśnie granicy. Przejedzie jeszcze kilka razy po tym polu, to się poprawi, nie?
pierw wezmę on to na... Bo jednak tu jest łatwiej. A my nie nawozimy tutaj nic? Tak sobie przypomniałem. Na razie nie, potem najwyżej. Bo to powinno się w ogóle najpierw chyba nawóz. No właśnie. Raz. To najwyżej jakieś inne pole weźmiemy, to pryskamy sobie. Mam jeszcze dwa, nawet trzy, bo tu jest jeszcze obok jedno. Toż tam po kukurydzy będzie można najwyżej nawieść. Hej, oszukam system teraz. Co robisz? Pracownika włączyłem na chwilę. Co włączyłeś? Pracownika na chwilę. Aha. Bo nie umiał orać, nie? Nie nauczył się. Tutaj troszeczkę musimy poorać. W szkole bycia mężczyzną nie było takich tematów. Ja jeszcze trochę zaoramy w poprzek, bo tu zostało niezaorane. Dobra, i teraz ja tu jeszcze jakieś omijuchy porobiłem. To pooram. Ja przecież skultywuję. No dobra. Niech będzie pooreane. Choć nie w tą stronę ja jadę, ale trudno. To jest tylko symulator. I teraz jeszcze tutaj. Bardziej symulatoropodobne, bo jest dużo rzeczy, które mogliby zastosować w grze. No, przez te dwa lata. Przykładowo podczepianie na podchodzenie nawet. I jakaś opcja tego wyłączenia lub włączenia w opcjach. Co to by się stało? Za cicho się wie. Dawaj, oraj tam. Mów coś, śpiewaj. Jest jakiś kawał fajny, nie wiem. Albo czekaj. Ja się nazywa Lew, którego coś boli. Bolesław? Bulion! Rozumiecie? Aha, dobra. Leon Lew, nie? I bulion. Ambitnie, nie? Kończy do mnie. Ale tego drwal jest pijany. Nie wiem. Bo się narąbał. To było dobre akurat. Czemu jest pijany, bo się narąbał. No zobaczymy, kto spostrzegawczy. To jest spostrzegawcy i zobaczy drobną zmianę. Kiedy? Teraz? Nie, bo w następnym odcinku, bo będzie już dodany nowy mod. No, może być. Ej, ja nawet nie wiem. O, i kto to zgadnie, niech będzie kurde mieć zapewniony udział w odcinkach. No, ale wcześniej taki trzeba uiścić opłaty. Numer konta w opisie. Nie, tutaj Tomek żartuje. Ale nie, to było dobre, kto jest taki spostrzegawczy i ogląda, no na pewno zauważy. Tylko jeszcze wymagamy TeamSpeaka. Tak, i to będzie taki mały konkursik. Gdzie IP będzie w opisie. Również. Gdzie można za mnie pograć. Osoba, która wygra, niech po prostu wbije na TS-a i powie nam. Tak to będą ludzie pisać i nie będzie wiadomo. No, tam będzie widać, kto pierwszy komentarz dał. No, tak, ale co? Jeżeli... Te to może po prostu wbić na TeamSpeaka, nie? Tomek, dawaj, oraj. Lecę! Gdzie lecisz? Od siebie. A nie, ten traktor jednak ma. Bo tu go teraz widać ładnie przechyla. Mi się właśnie, bo to ostatnio bardzo ten Steyr zaczął podobać. Kurde, fajne traktory. Niedoceniany był do tej pory. No bardzo mi się, w ogóle on ten i design mi się podoba w środku i zewnątrz. Teraz zobaczysz, zobaczysz sławę. Sławę na YouTube zobaczysz, on tutaj będzie popularny. Teraz. Dobra, słomę skultywowało. Na szczęście się udało. Tomek, jak ty tam orasz? Ja tu już z połowę, może nie całą zrobiłem. Idzie jak idzie. A ile jedziesz w ogóle na godzinę? Słucham? Ile na godzinę jedziesz?
15. No to dosyć szybko. A ja nie, bo ja chudy ukryty mam, no czekaj, zaraz sprawdzę. Ja, o, nie skaczę tak prędkość, nie wiem ile. Musiałby... tak mniej więcej. No nie wiem, nie skaczę nagle z jakieś, nie wiem, z 10, 15, nie wiem, na jakieś 20 parę czy coś takiego. Ha, nie ma jak porać 20 dlatego, na godzinę. To jest dlatego, że jest dedyk. Po prostu. No ta. Ja stałam 11, 12, ja tej mam fajnie. A to teraz ten Tomek ma najmocniejszy ciągnik, nie? No nie jest taki, wiesz, mocny jak wygląda. Nie, z 80 ma chyba też. Macie jakieś podobne. To nawet mój chyba mocniejszy, mój ma około 100 coś. Twój 100 coś? Mój 114. Tomka ma z 80. A Ursus 148, no to 140, słuchaj. 150 ma, ja myślałem, że on ma coś koło 80. Jak Ursus. No, ale to tylko jest pożyczony. Ten Ursus, będzie trzeba go potem nie oddać. Jest. Będzie płakał, będziesz może płakał. Może kiedyś będzie stać na... No chyba, że on zostawił. No bo spytamy się, czy tam dadzą go potestować. Nie, to będzie potem, żniwa dokupi się trochę no. Pól. Będzie stać. Tu mamy. Dawaj, na przyszłej mapie to będzie o taki Ursus, to będzie wymagany. Ale pobrudziłeś te pługi. To weź tak Zora jeszcze wszerz. Troszkę dziwnie tutaj może oramy te pole, ale ważne by zaorać. To się tutaj liczy. Jest, to się liczy. Szacunek ludzi ulicy. Ilość białka w dżownicy. Ja myślę, widzę, że już kończysz powoli. Tam kultywować. Ja już kończę, no. Ja najwięcej póki to zrobiłem, także... Ja najwięcej zrobię. No. Nie płacą mi, kurde. Mam zero na koncie. Przed odcinkiem mieli problem, że kupiłem za darmo samochód. No. Nie, to powinno być Tomek, jak za darmo, to ja płacę, nie? Dobra, to dawaj. Oramy dalej, kończymy. Ostatni pasek jadę. Dawaj, bo my już pole kończymy. Bo gdybyśmy na dwa kultywatory lecieli... No to by było szybciej. Dobra, to już koniec. To ty nie będziesz... Nie ma już nic. Będziesz musiał tutaj zostać. Możemy już nic. Iść w sumie. No jak masz jeszcze czas, to pojedźcie po kultywator. Jeden. Jadę po kultywator. To ja się tam... Bo jest drugie, tutaj popatrzę, jak kultywatorujesz. Ładna teksturka w miarę. Choć szkoda, że nie jest taka bardziej ostra. Podoba mi się ten kultywator, bardzo fajny jest. Pobrudziłeś. Pobrudziłeś. Dobra, bo tu już powoli będzie czas, widzę. To się, nigdy nie ma czasu, jeszcze jest czas. Ale no, nagrywanie. Był dzisiaj z mną Skun. Tak. Z ubrudzonym traktorem już tutaj, również Tomek. Yo. Sponsorowany przez Tomka, na którego konto... Jak za darmo, to on wszystko kupię. Jak za... no, na którego wpłacacie odpowiednią sumę pieniążków i jeżeli ktoś płaci więcej, to nie musi nawet mówić, co to za ciągnik nowy. Ja tutaj sobie żartuję, Skun. Dokładnie. No ja wam będę dziękował za uwagę. Jeśli chcecie coraz więcej tych odcinków, żeby były częściej, to zachęcam was do motywowania nas w postaci łapek w górę. Łapkami w górę. Nie, łapkami. Łapami na konto. Łapki w górę. Co chcesz numer powiedzieć? Konta w opisie. Tak. Sobie tak nie żartuję. No i cześć, do kolejnego. Yo.